Dzisiaj najbliższe 24 godziny spędzę w więzieniu. Na jedzenie i picie będę musiał sobie zapracować, wykonując różne dziwne zadania. Dodatkowo też czeka na mnie zimny prysznic. Zostawcie pod tym filmem 30 tysięcy łapek w górę i pakujemy moją narzeczoną do paki. Dobra, wszystkie drogocenne rzeczy składaj do depozytu. A kiedy dawaj, oddasz? Dawaj, dawaj, szybciej, 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 szybciej. Wszystko. Najgorzej. Może być, jeszcze coś? Nie, to wszystko, ale to ma... Dobra, do mycia, do mycia. Jakiego mycia? Idziemy do mycia. Jakiego mycia? No to Mirosku, jak mam się umyć? No. Rozbieraj się. Jak rozbieraj się? Rozbieraj się. Do naga? Dawaj do naga. Nie rzucaj. To będzie przerąbany dzień, już to czuję. Koszulka, Adidasy, drogie. Koszulka. Z Pixie Shop, jeszcze droższa. Ostatni raz to widzisz, dawaj. Zamówisz sobie nowe. Nienawidzę więzienia. Napnij się. Stój w miejscu. Stoję. Start. Wodę odcięli. Dobra, dobra. Nie zapłaciliście. Czysto jest, nie gadaj tyle. Ja takie... Po jakieś wydełko dajcie. Złapałeś. A nie macie... Płynie? Mam szczęście, że złapałem. Dobra, myj się, nie ma tak. Zaraz kolejny przychodzą. Tak, wiem, wiem. Tu jest akord. Dobra. Starczy. Zbieraj się. Raz, dwa, nie ma czasu. Dzięki. Dobra, do celi. Jaki do góry. Celi? Do gdzie celi. Do góry? To które na piętro? Na górną pryczę, na samą górę. Raz, dwa, szybko jak chcesz rzeczy. Jakie rzeczy? Dam, dostanę rzeczy? Dostanie rzeczy, masz jeszcze minutę, wchodzisz, raz, dwa. Idę, panie. Dawaj, dawaj, szybciej tymi nogami. Zaraz chłopaki ci pomogą. U góry jest moja prycza. Zobaczymy, jak to wygląda. O kurde, no jest wysoko i bardzo skromnie. Będzie ciężko na pewno tutaj przetrwać 24 godziny. Ty, klawisz! Co chcesz? A może coś do spania byś mi dał, co? A co, nie masz? No nie mam, deski są tylko. Dostaniesz na start. Niby jakiś starter pack dostanę. Jestem ciekawy, co to będzie. O, to moje, to moje. Ale buja. No, musisz się rozplątać. No nieźle, musisz się rozplątać, kurde. To jest jakiś... wypoczynek chyba dla psów. Dla psów. Niech będzie. Ja, to nie twoje łóżko przypadkiem! Dla psów więziennych! Dobra, to ja się tu rozgoszczę. No dobra. Mam nadzieję, że nie będzie w nocy wiało i że nie będzie padało. Chociaż chmury pozostawiają wiele do życzenia. No, mam nadzieję, że 24 godziny wytrzymam. Jest całkiem nieźle. Rozgościłeś się? No rozgościłem się, a co? Dawaj do roboty, na dół. Jakiej roboty? A co, za darmo tu będziesz mieszkał? Słuchaj, nie wystarczy tylko siedzieć, żeby tu sobie posiedzieć? Zejdziesz czy ci pomóc? Dawaj do roboty, raz. Dobra, idę tam, bo jeszcze śniadanie dostanę. A szczerze? Już zaczynam się robić głodny. No dawaj, dawaj, robota czeka. Lecę, lecę. Jaka robota? Panie, co pan? Zobaczysz. Lekka nie będzie. No nie spodziewałem się tego, dawaj, naprawdę. Dawaj. Po pierwsze, rękawice. Używane? Zakładaj. Używane. Ale już tego więzienia nie ma, spokojnie. Melduj, co mam robić. A więc tak, po pierwsze będą ci potrzebne grabki. No. I nasionka trawy. Ale zanim przejdziemy do tego, najpierw te wszystkie kafelki, płytki, proszę przenieść z tego obszaru. No dobra, niech będzie. Dokąd? Panie, mów, gdzie pan mam składać? No, na trawnik obok. Zaraz będziesz siał, leciał z grabkami. Dobrze, dobrze. Jak chcesz śniadanie, to pracuj. Chciałbym, a co dobrego na śniadanko dają? Dobrego nic. A. Ale będziesz coś jadł. To nie chcę wiedzieć, pewno. nie chcę wiedzieć. Dzięki. Lepiej nie. No dawaj, ostatnie. Spokojnie, spokojnie. Nie rozdwoję się, panie, ja sam tu jestem w tym pierdlu. Na razie sam, zaraz ktoś może dołączyć. Po pierwsze nawet nie wiem jeszcze za co siedzę. Za niewinność, jak każdy, wiadomo. Normalne. No dobra, no to lecisz, musisz wszystko tu przeorać. Zagrabić tak, i zasiać. Dokładnie. Zmęczyłem się, panie władco. No życie. Da pan jakieś wody? Tak, wody. Jak dżownicę znajdziesz, możesz zjeść. A, czyli to jest moje śniadanie? Przystawka. No. Powie pan, czy ładnie chociaż robię. Pochwali mnie. No, daję piątkę z plusem. Nie najgorzej. Dziękuję. Może dostanę tą wodę później. Będziesz plasterek sera więcej.
Pani władzo! Nabój znalazłem, to strzelacie tutaj do uciekinierów? Do uciekinierów i do więźniów, co siedzą. Zależy, zawody są. Mam oddać, czy mogę sobie wziąć? Weź sobie na pamiątkę. Nie. Co ja tym zrobię? Podkop? Z 10 metra na dół? Nie da rady. Dobra, czekaj. Rewizja, tak pakujesz i pakujesz. Sprawdźmy, co tam dałeś. W ogóle, czemu tak zapakowałeś to? Ale to jest dobrze zapakowane, co pan robi? Po pierwsze, worek dziurę miał, a po drugie, proszę mi to wszystko przejrzeć. Przekop mi to tutaj rękoma. Nic tu nie ma. Ktoś się tu nieźle zabawiał. Jakaś impreza urodzinowa? Klawisze czasami przeginają. Okej. No dobra, pakuj z powrotem. Już. Może być? Chce śniadanie? Jednak nie może być. Panie klawiszu, skończyłem! No nie do końca. Jak nie do końca? A kto posieje? A! Też trzeba posiać. Trzeba posiać. Mam nadzieję, że zdążę wyjść, zanim to wykiełkuje. Na pewno. Na pewno, czy na pewno nie? Na pewno nie. Będzie cała dojrzała, zanim wyjdziesz. Spokojnie. Czy to ta glizda, którą mógłbym zjeść? Mógłbyś, nie ma problemu. Urwała się. To już jej nie chcę. No i po robocie. A udepczek to? A co, trzeba udeptać? No, trzeba udeptać. Już! Dobrze? No to co? Spociłeś się trochę, nie? Trochę tak. To do mycia. A nie do picia? Do mycia, potem do picia. Lecimy. No, do mycia! Najpierw mycie, potem picie. Zostawcie łapkę i suba za te męki! Czysty! Starczy! Dziękuję, ja już fresh. Dobra, do góry. Po robocie najgorsze są te prysznice. Stadzenie trawy to jest lightowa robota. Idę do siebie do góry i za chwileczkę powinno jakieś śniadanko przylecieć na górę. Zobaczymy co to. Zamykamy klapę i spójrzcie jak wysoko. Widzi już chyba moje śniadanie. Żebym tego nie przegapił, kurde. Uwaga. Jest i wiadro. Okej, co my tu mamy? A więc tak, tu mi pociągnęli prąd, więc podłączyłem sobie wtyczkę. Mamy żelazko, które chyba już działa. Działa, śmiga, zarąbiście. Jestem z powrotem. GoPro mi się ułamało i spadło na dół. Przy okazji dostałem fajną stylową czapkę, bo tutaj je zawiewa. Dobra, zaczynamy robić tościki. Jestem mega głodny. Szkoda, że nie dali soli, ani pieprzu, ani kepuczu, ani nic do picia. No dobra. Trzeba się nacieszyć tym, co jest. A więc tak, rozkładamy folię. Na to dajemy kromeczkę chleba. Dajemy na razie szerzej, żeby nam nie zwiało folii. Serek. Jak ładnie pachnie. Ile będę miał? Jeszcze 5 plasterków. Dobra, możemy zrobić podwójnie. Zaszalejemy. I złóżmy to może tylko po prostu tak o lekko, żeby była jak najcieńsza warstwa, żeby temperatura jak najmocniej przechodziła. Dymi się! No to jazda. Już się nie mogę doczekać, serio. Grunt to umieć się w życiu ustawić, nie? Ale buja, ale buja. Jak na Bałtyku. Dobra. No, całkiem ciepłe. Teraz druga strona. Trzeba doduszać, nie? Bo inaczej będzie lipa. 5 minutes later. Dobra, w nosie to mam. Spójrzcie na to. Udało się zrobić tosta. Patrzcie na to, ser się ciągnie. Ale zarąbiście. Ale czemu nie pachniesz? Mimo, że nie ma soli. Tak jest pyszne. Jeszcze starczy mi na drugiego. Ha. Jestem ciekaw, ilu osobom teraz robiłem smaka na tosty. Jeżeli tobie, daj znać w komentarzu. Dobra, teraz zaszalejemy. Patrzcie na to. 4 kawałki sera i przytykamy. Wow! To będzie mocna kanapka. Tak sobie siedzę i myślę, co jeszcze dla mnie przygotowali dzisiaj. Bo na pewno to nie będą wcale żadne miłe rzeczy. Okej, chyba zrobiłem. Spójrzcie na to. Nawet nie mogę jedną ręką otworzyć, ale to będzie mocne.
Proszę bardzo. Jaki idealny tościk. I ten ser. Coś pięknego. Pewnie w kantynie o taki ser to się zabijają. Zjadłem i powiem wam, że czuję nudy. Naprawdę. Generalnie w swoim życiu nigdy się nie nudzę. Wręcz brakuje mi czasu. Chciałbym, żeby doba trwała 48 godzin, a nie 24. A teraz muszę sobie siedzieć na rusztowaniu przez 2-4H. Znaczy, no już troszeczkę mniej, ale wiadomo. Jest koło godziny chyba 14. Obstawiam. Na chwilę obecną nie pada. No i prawdopodobnie niedługo będzie obiad. No chyba, że jeszcze jakieś atrakcje dla mnie przygotowali przed obiadem. Więc chyba na chwilę obecną położę się i będę spędzał czas. Jedzie coś. Obiad. Nowa paczka, patrzcie. I to całkiem spora. Wow. Torebka. I termosik. Nieźle. Co to jest? Torebki na mrożonki z suwakiem. Maczugi. Dobra. Kari. Dobre. Łyżka? Rozumiem, że mam zrobić sobie jakąś zupę? O nie! Kiełbaski, piwoszki. Ale czekaj. Ja rozumiem, że ja mam do torebki na mrożonki to wszystko wrzucić? Miski nie dali? Zacznijmy od może ubijania. Ale czekaj, może coś w środku jest. Mam! Na rachunku instrukcję obsługi. Rozkrusz zupkę, chipsy, wszystko wymieszaj w worku, zalej wrzątkiem. Więzienne burrito. Czyli to wszystko składa się na jedną potrawę więzienną. Ja pierdziu. Niech będzie, ale pierw chcę samej maczugi spróbować. No, rewelacja. Zrobimy tak, że kilka maczug sobie zostawię. Gdyby burrito nie wyszło. Parówki, szef. Dziura mi się zrobiła. Farel, ratuj. Awaria, moi drodzy. Otwieramy worek. Wsypujemy pokruszone maczugi. Teraz otwieramy zupkę chińską. Wrzucamy do środka. Dosypujemy smaczka, o tak, i to wszystko zalewamy wodą. Pomieszajmy to tak, ładnie. Zamknięte, zawinięte, ale gorące, ła! I przydałoby się to czymś przykryć. Schowamy to pod moją pufę, żeby trzymało ciepło. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, a nie zepsułem sobie jedzenia. W międzyczasie będę zajadał kiełbaski i wpadłem na pewien pomysł. Zimnej wody nie mam. Dlatego sobie naleję do nakrętki i niech ostygnie. Słyszycie? I buniek. I buńka! I buniek! Tutaj pieski! Nad wami jestem! Joystick! Tu jestem! Jeszcze kilka godzin się z nimi zobaczę. Ich wyściskam. Dobra, zobaczmy, czy w piecu już doszło. Otwieramy piec i uwaga, jest! Moje jedzonko. Nie wygląda to jakoś super apetycznie, ani jak burrito, makaron, mięciutki. Otwieramy. Ciekawe, czy moja herbatka o smaku ciepłej wody już doszła. Ale dziwny smak, szczerze? Nie pamiętam, kiedy piłem samą gotowaną ciepłą wodę. Otwieramy. O kurde, ale dobre. Jestem w szoku. Moi kochani. Zupka chińska i maczugi pokruszone. Zrobiło to się wszystko takie gęste. Pycha. Spójrzcie na to, jak to pięknie wygląda. A uwierzcie mi, smakuje jeszcze lepiej. To jest kiełbaska. To jest życie. Możecie mi wierzyć albo nie, ale zjadłem prawie wszystko, nie? Mega mi smakuje. Trzeba chyba zawołać klawisza, żeby jakieś atrakcje mi tutaj zafundował. Klawisz! Co chcesz? Słuchaj, zapewniłbyś mi jakąś rozrywkę godną, co? Może byśmy o coś zagrali? No, możemy o coś zawalczyć, ale to zejdź na dół. Będzie bitka o coś. Nie ma opcji, żeby wygrał, ale damy mu trochę rozrywki dla rozmaicenia. Żeby nie zwariował. Dokładnie, bo to już nie bywa z takimi, nie? Na szczycie wieży. Książek to nie czyta. Ten kończy jak ten na górze. O co mógłbym z nim zawalczyć? Wiem, o kawę bym mógł z nim zawalczyć, bo jeszcze nie piłem. Lecimy to zrobić. Dobra, czekaj. No. Ty zostajesz tutaj, gdzie jesteś. Ja zostaję tutaj i gramy w kosza o kawę i deserek dla siebie. Ale gramy do 3. Tak, do 3 punktów 3 razy trzeba trafić i ta osoba wygrywa, ale ty rzucasz stąd, pamiętaj. Okej, a coś tracę? No jak przegrasz, to też miał karę do wykonania. Tylko nie prysznic. Dobra, nie ma szans, kara. Nope.
Trzeba zrobić czapkę jak prawdziwy bandyta. O, teraz siądzie, ja wam mówię. Jest, 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 czysto! Nie ciesz się, nie ciesz, spokojnie. No dobra, gotowy na karę? Pierwsze. Nope. Jest! Masz... Jest szansa jeszcze, jest jeszcze szansa. Jest! Mamy to! 2-1! Zaraz chyba musimy zasady zmienić, bo mi się coś nie podoba. Już czuję zapach kawy. No nie wiem, czy ona będzie pachniała. Nope. Nie! O tak! Czyli jedna kara. To jak tam, powąchałeś trochę kawy? Nie, nie. Nope. No dobra. Coś mi wpadło do gardła. Jest! Sześciutka! Mamy to! Ty się tak nie ciesz. Czemu? Idziemy po kawę, zaraz zobaczysz. Dobra, zestawik mamy gotowy. Spójrzcie, jaka kawka przepyszna. Także no, mam nadzieję, że będzie mu smakować. Zanieśmy mu, sprawdźmy, czy się ucieszy. No, bandyta. Ta kawa jest taka średnia, przez to, że jeden punkt trafiłem, no i musiałem dać taki minus. Czemu kawa jest z zimną wodą zrobiona? Jaką zimną? Kubka dotknij, ciepłe, aż za bardzo. Dziękuję. Gorsze nie piłem. Jaki? Nie piłeś? Pyszniejszej w życiu nie miałem w ustach. No, mam nadzieję. A teraz na górę, z powrotem, wyjazd. Tutaj zostawię herbatę, kawę sobie, żeby mi tego, ostygła, nie? Jak będę szedł na kolację, żeby mi ostygła, to sobie wtedy wypiję. Żeby mieć energii dużo. Udało mi się chociaż batonika wywalczyć, spójrzcie. Zachód słońca. Jaki piękny. Niedługo zrobi się zimno. Trzeba by było ogarnąć sobie coś, żeby się przykryć, bo będzie przypał. '69 do kraty. To do mnie chyba. No? Mamy tutaj dla ciebie łamigłówkę. Sprawdzimy, czy jesteś gitem, czy kim innym. Wiem chyba kim. No, jak wiesz, to dobrze, że wiesz. Zaraz się przekonamy, kim jesteś. Dobra, kolejny jakiś challenge. Mam nadzieję, że będzie łatwiej, że karą nie będzie. Mokry prysznic, zimny, bo już jest chłodno. Już musiałem się w poduszkę wtulić. Kręci się kółeczko. Najlepszy widok w więzieniu. No tesik i długopis. Co my tu mamy? Połącz grypsy ze znaczeniem, żeby dostać rakietę. Od ukochanej rakieta będzie? Dobra. To więc tak, jak w ogóle, kurczę, nie kojarzę grypsów. Garować, to znaczy siedzieć, to jest proste. Git, gajówka, drynić, beret, patrzonko, jechać po rajtach i mandżur. Mandżur to jest podstawowe wyposażenie więźnia, to znam, dobra. To na pewno. Jechać po rajtach, komuś ubliżać. Czy jest coś takiego? Ubliżać komuś jest, dobra. Drynić to znaczy deska toaletowa? Chyba tak, nie? Nie wiem. Git, człowiek grypsujący, dobra. Patrzonko to znaczy widzenie na pewno. Patrzonko, dobra. Została mi tylko gajówka, którą mogę połączyć z piciem albo ranne sprzątanie celi. Dobra, gajówka, dodajemy ranne sprzątanie celi, a beret to znaczy pić. Nie kumam. Oddajemy im to i zobaczymy, czy udało mi się dostać rakietę. Wkładamy do wiaderka i jedzie na sam dół ekspresem. Juhu! Garować, siedzieć, dobrze. Git, człowiek grypsujący. Gajówka, ranne sprzątanie celi. Drynić, deska klozetowa. Nie. To nie jest to. Beret, pić, to na odwrót. Beret, to jest deska klozetowa, a drynić, to jest pić. No niestety, patrzonko, widzenie. No jak tak patrzę. No dobra, no generalnie ma dwa błędy. Na dobrą sprawę, to jest jedna pomyłka. Dwa błędy to chyba wystarczające, żeby być w grupie tej drugiej. Myślisz, że może dostać rakietę? Możemy mu dać. Chłopaki by zaakceptowali. Na zachętę. Na zachętę, niech ma tam rakietę, niech się douczy. Mam nadzieję, że to będzie rakieta od JJ-ki, a nie od Rogalika. Od Rogalika cała mógłbym dostać kopa w dupę w rakiecie. Jak ktoś nie wie, to rakieta to jest taka paczka, którą można dostać raz na jakiś czas w więzieniu. W moim przypadku jest to proces przyspieszony i dostałem po kilku godzinach. Ale jeżeli to będzie rakieta od JJ-ki, to wiem, co będzie. Będą tak Kinder czekolada, będzie kolka, będzie myśl Farel, co JJ-ka? Co JJ-ka by ci wsadziła do rakiety? Ona cię kocha. Ciepłe skarpety. Żartowałem.
A ty, mój drogi widzu, jakbyś miał możliwość wysłać mi rakietę do więzienia, co byś wsadził do paczki? Napisz w komentarzu, a jeżeli uznam, że to jest wartościowa paczuszka, no to przypnę ci serduszko. Dobra, 6-9. Otrzymasz od nas rakietę, ale dopiero po zachodzie słońca. Ale już przejedzie zachód słońca. Po prawdziwym zachodzie słońca. Jak będzie ciemno, wtedy przyniesiemy. No dobra. Ile miałem odpowiedzi dobrych? No dwie były złe. I jakie się z tym wiążą konsekwencje? Za każdą złą odpowiedź masz minus jeden przedmiot. W rakiecie? Tak. Kurde, i kto jeszcze o tym decyduje, jaki to przedmiot? Ty? No ja. Bye bye, kinderki. Także bądź miły do tej północy. Nie mam pojęcia, na czym popełniłem błąd. Pewnie na jakimś banale. Najgorzej. Later. Jak widzicie, słońce już zaszło. Czekajcie, zapalę lampę. O! Yes! Powiem wam tak. Jest nawet całkiem nieźle. Myślałem, że będzie gorzej. A widać parę. Czyli zbliża się mróz, ale mam nadzieję, że chwileczkę przyjdzie ta rakieta i że będzie tam coś ciepłego do ubrania od mojej mysi pysi. Jak patrzę na zawartość tej paczki, to myślę, czy mu coś tam sam nie wsadzić. Miałem mu zabrać dwie rzeczy, ale to wszystko jest tak beznadziejne, że po prostu mu ją całą zaniesiemy. 6-9! Mam rakietę dla ciebie! Uuu, rakietka, dawaj, dawaj! Czekam, czekam! Miałem ci coś zabrać, ale jak patrzę na zawartość, to ci zostawię wszystko. Jaki to dobry człowiek, zostawił mi wszystko. Ja może jestem dobry, ale osoba, która to wysłała, nie jest. Nie należy do najlepszych. O kurde! Mamy to, widzowie! Jaka rakieta potężna! Zobaczymy, czy czeka na mnie i mnie kocha. Kola z sokami 20%. Jaka kola? Kola marki, kola? Nie mogę patrzeć. Tak roztopiona pałka lodowa. Sraj taśma. Nie wiem, chyba będę w nią nos dmuchał. Nic więcej. Suchary? Nie, co to jest? Biszkopciki. To lubię, zostawię sobie na potem. Ha, kawunia w proszku, moi kochani. Jest, jest i wrzątek. Z mleczkiem, pięknie. Szczoteczka do golenia, dobra. Tam to sobie pomieszam kawę chociaż. Co my tu mamy? Grzebyk, pamiętała, że lubię zawsze ładnie wyglądać. Kolejna kawka, to niech tutaj leży. Perfum. Brutal, woda po goleniu. Ale pachnie. Dobra, będę ładnie pachniał na 10 metrze. Sam dla siebie. Pulpety w sosie pomidorowym. I proszę bardzo. Na to czekałem, moi drodzy. Na to czekałem, że to wlazło jeszcze do tej rakiety. Kocyk. Cieplutki. Tak jest. Teraz sobie włączę żelazko i będę się nim grzał. W skali 1 do 10 ocencie w komentarzu, czy mnie kocha, czy nie. Czy jak kochacie jakąś osobę, czy dajecie jej takie rzeczy. Ja rozumiem, że na rakietę nie może być luksusów, więc dobra, ja tu teraz, moi drodzy, będę kosztował biszkopcika w kawce. No i dobra, ja generalnie planuję nie spać. Dlaczego? Bo nie chcę spać. Proste. Posiedzimy sobie, co będziemy robić. Jakoś to będzie. One eternity later. Nie wiem, którą godzinę już mamy, ale powiem wam szczerze, że bardzo ciekawe to jest przeżycie, siedząc tak wysoko, słysząc wszystko wokół, każde najmniejsze pierdnięcie sąsiada słychać, albo jak ktoś idzie, nadepnie na kijka, albo kopnie kamień, wszystko słychać, każdy szczek psa, miałknięcie kota, dawno nie pamiętam takiego uczucia, jeszcze jak się zamknie lekko oczy, to te wszystkie nasze, wiecie, zmysły są bardziej wyczulone, bo wzrok nie działa i przypominały mi się czasy, jak się chodziło za młodu pod namioty na jakieś łąki spać i się czuwało, czy ktoś idzie, czy nie idzie, idzie zwierzyna, nie idzie zwierzyna. To były fajne czasy i teraz mi się one przypomniały. Nie wiem, która jest godzina. Myślę, że gdzieś koło 12 już może być. Starałem się poszukać jakichś fajnych gwiazd. Duża niedźwiedzica jest tylko, ale GoPro mnie pokaże. A tak poza tym, no to nic ciekawego na tym niebie nie ma, kurde. Myślałem, że może jakaś gwiazda spadnie, czy coś. Życzonko bym pomyślał, że chciałbym na tym kanale 1 milion subów. Ty możesz je spełnić, subskrybując kanał tutaj z dzwoneczkiem i wtedy nie przegapisz na pewno żadnego odcinka. Jak jest 12, to jeszcze 6-7 godzin, tak? Niech będzie. Later. Więźniu 69! Ze względu na złe warunki pogodowe zostajesz wcześniej zwolniony, masz na to 15 sekund! O kurde! Inaczej cię zostawimy! Ja pierdzielę, ciekawe, która jest godzina, bo prawdopodobnie zostaje
przedterminowo zwolniony. Szybko, zostaje ci połowa czasu. Lecę, lecę. 5. 4. Jestem. 3. Jestem. 2. 1. Te chwileczkę zacznie padać. Niestety, która jest godzina? Druga w nocy. Druga w nocy, czyli zabrakło 5 godzin do 24h, ale i tak mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zawcie łapkę w górę. Nigdy nie idźcie do więzienia. Jakiś przekaz dla widza? Pilnujcie się, bo was znajdziemy. To było tyle, trzymajcie się, hej!